Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Poddy Bigos. Dzisiaj jest ze mną Młotka. Jestem! Młoteczka się mówi. Młoteczka. No, jak Młoteczka, zwykle, Młociusia, Młoteniunia. Jak zwykle zaczynamy kłótnią w kuchni. Tak, Młociucia, bo my jesteśmy stare małżeństwo. A to kuchnia pełna Bigosu, która jest z kolei. Będzie, bo na Dzień Dziecka. Ale no właśnie, dzisiaj czerwcowa, czyli... Więc robimy te szaszłyki i kebaby z dzieciów. Tak, będziemy robić z dzieciów, ale nie będziemy niczym Katarzyna. Czemu nie? No a chcesz jak iść się do więzienia? Jak się doda masełka, to będzie, nie wiem, szaszłyczek za śliski. Jezu. Ale bo ja na przykład... był za śliski. Ale ja na przykład konia nie umiem. Chyba, że ty umiesz na koniu. Ja umiem na koniu. A ty nie umiesz? Zresztą u mnie było, jestem koniem na kanale. A no tak, właśnie, o. O, nie, jeździłam kiedyś na koniu. Zresztą mam chłopaka, to też... Dobrze, nieważne. Szaszłyki. Co to tam za rzeczy się wyświetlają? Czekaj, bo się zepsuło. Jakieś, kurde, samoloty, wielka wojna. Bigos! Mieliśmy szaszłyki robić, a nie, kurde, 39! No zaczynamy Dzień Dziecka bombowo, słuchaj. Super reklama. Dobra. Przyznaj się, ile hajsu dostałeś za reklamę. Przyznaj się. Najwięcej pieniędzy. Ja po prostu, jakby no ktoś chciał, to zapraszam. Tam na moim kanale jest coś takiego jak zapytania biznesowe, zapraszam. Tak. I dobra. Reklinka do tej gry jeszcze w play. O tak. Czerwona papryka, proszę bardzo. I w jednym odcinku chyba nadziewaliśmy papryczki, nie? O, to będą polskie dzieci. O tak. Jeszcze dobrze. Tylko buraków nam brakuje, nie? Ale papryka jest. O, uważaj na palce. No. Uważaj na palce, Bigos. O, jak ściąłeś. Jak. Ale jaki nóż wziąłem do tego. Super. Taki największy, nie? Od razu na dziecko przygotowane. Nie będziemy, o, ja wiem, nie będziemy po prostu... Ale czemu papryka znikła? No tu się pojawiła w miejsce tej bronzowej. Bo to jest taka Star Trek papryka. Skąd jedna papryka do teleportacji, nie? Tak, dokładnie. Ale nie, co chciałem powiedzieć, nie będziemy brudzić się miliona noży, tylko zobacz, już takie na dziecko przygotowane, to nim też możemy pokroić, nie, warzywa? W sumie tak. Zobaczymy, dobra. Bo jeszcze zaraz ci każę wyciągać 5 noży do jednej cebuli. Uwaga, polski akcent nadchodzi. No, o. A czemu nie obrałeś tego z łupki? Bigos, gdzie ty z łupką zrobiłeś? No bo łupka też jest ten... smaczna, ale wiesz, wartościowa. Że to farbiło się żarcie i pisanki za czasów komuny łupką z cebuli, a nie teraz. Teraz są farbki na Allegro. No i dobrze, mamy komunę. Wracamy do komuny. Dobrze. Piłowanie pięt zachodzi, uwaga. Młotka, poczujesz się jak w domu. A ja już się czuję jak w domu. A... zapach pieczarek ze stóp. O Jezu, nie. To najlepsze pieczarki. A ty myślałeś, że z czego ja serową robię? Jak dobrze, że ja u ciebie serowej nie jadę. Młotka, pamiętaj. Ja robię serową z pieczarek ze stóp. O ja. Trochę mnie poniosło. Pozdrawiam wszystkich twoich znajomych, którzy jedli u ciebie cokolwiek. Mam nadzieję, że wspominacie to dobrze. No, jadłem u ciebie pizzę. Tak się mną zajęłaś, że nie chciałaś się nic zrobić i zamówiłaś pizzę. Ej, przynajmniej była zjadalna. No była. Dobra. No. Patrz, bo my się tu nie zajmujemy rzeczami, tylko sobą. No i tak ma być. Co ja mam z tym zrobić? Ja się tobą zajęła w kuchni. No odbierz mi! Bigos! No bo nie wiedziałem co kliknąć, że ten, trudna gra to jest. Musi być poślizg na dzieci przecież, żeby się dobrze skierczały na grill. No wiesz co? No co? To miało być poprawnie musisz politycznie. Musisz ładnie pręcika posmarować, żeby się dobrze dziecko nadziało. Nie, nie wolno. Same kalorie, milion tłuszczu, bleh. No to jest miód.
ziemią z olejem. Ja dobra, ty to jesz. No, znowu ja to jem. Świetnie. No, ty to jesz. Ja wiem, że bardzo chcesz, żeby dzieci były słodkie, ale miód z olejem? A, no. Będą tłuste i słodkie, fuj. Pamiętasz, weź przykład z Ladysowej. Ona wszystko zjadła tutaj z kuchni. Bo ona lubi mieć różne rzeczy w ustach, a ja niekoniecznie. Jezu. W tym momencie Ladysowa już nie ogląda nas. Tak, już się Ladys nie odzywa. I łyżkę pieprzu w ogóle wziął tam do jebał, nie? No. Tak, górka. Ale nie mogłem sobie, wiesz, czepnąć, nie? Podaj tą orężadę z Biedronki, nie? Jak się ta obrzydliwa orężada biała z Biedronki nazywa? Biała orężada. O, podaj tę wiwatę z Biedronki! Wiwata? Ty coś takiego jadłaś, piłaś kiedykolwiek? Ej, słuchaj, mój ojciec uwielbia tego wiwata z Biedronki. Tam w tym wiwacie nie ma nic, nawet wody tam nie ma. I czasem w nocy, jak o trzeciej idzie się wylać, to wiem, że idzie, bo po prostu mam taką łunę pod drzwiami. Aha! Wiesz, kiedyś spałam z otwartymi drzwiami, ale jak chodził się wylać, to po prostu, wiesz, musiałam te takie klapki na oczy zakładać, bo myślałam, że mi ufo porywa, nie? O nie, o nie! Z tobą ufo mi się kojarzy tylko z jednym filmikiem na YouTubie. Ufo porno! Ufo porno? No, nie. No co ty, ja nie znam takich brzydkich. No i czemu ty to przelewasz z jednego do drugiego, dwie miski nabrudzisz? No po prostu ty od Janie Pawlasz. No właśnie, nie wiem, ale wiesz, jeden nóż pobrudziliśmy, to musimy milion misek mieć, nie? Tak. A nie czekaj, bo my tu marynatę robimy. Są dzieci, Nie, nie. Dzieci! To powinien być taki dziecięcy śmiech w tym momencie. Mydło lubi zabawę. Nie, dobra. Czosnek, cebula. O, czosnek. Wszystko będzie w tych szaszłykach. W ogóle widzisz, jaka prędkość jest animacji tego wszystkiego? Po prostu zewrotna. Jakbyś tak w życiu gotował, to byśmy do jutra siedzieli. Tak wiesz, nie, tą ręką tak powoli, o, tak w zwolnionym tempie slow motion. Ale to ja już wiem, skąd jest głód w Afryce, oni są po prostu bardzo precyzyjni. Jezu. Ja do dzisiaj pamiętam, jak ty powiedziałaś na Minecrafcie, że dzieci w Afryce nie dostaną prezentu, bo były niegrzeczne. Bo jak nie dostały obiadku, to nie dostały prezentów, tak? Nie zjadły obiadku. To jest takie złe. Ej, ale naprawdę te animacje by mogły być trochę szybsze. No tak, odrobinkę. Młotka, my powinniśmy zrobić taką grę. O, totalnie. Co ty na to? Jakiegoś, nie wiem, kebaba robimy. Czy coś? Ja ci narysuję, ty zaprogramujesz. Ja no właśnie, no bo ja jestem taki informatyk. To ja umiem. To ty umiesz, to będziesz robił. Dobra, piecz. Piecz. No piecz chcę wcisnąć. A gdzie jest nabijanie dzieci? Tak ładnie wysmarowałeś tutaj pręta, żeby je nabić i co? Ej, ale ktoś je nam pociął, nie? Przygotowali. Tak. Ty patrz, no piecz nie działa. Dom, dom, dom. Dom, dom, czyli dom. Co, w dzień dziecka dzieci są chronione? No nie mogą. Okej, okay, i jak wiadomo, jestem super informatyk i umiem w komputery i już naprawiłem grę i jest super. Proszę bardzo. Wcale po gwiazdkach nie widać, że zrobiłeś to wszystko jeszcze raz. Super informatyk, mamy grilla. Co ty masz za grilla? No, żartujesz? Takiego specjalnego, tak jak było przy tym, tak jak była specjalna maszynka do robienia naleśników. A ja nie chcę nic mówić, ale masz ładny widok za oknem, kawał ogródka, a ty tutaj grill elektryczny. A czujesz, jaka willa jest w tle? Aha. Ty mieszkasz chyba, kurde, w szopie od tej willi, albo w stajni, skoro, kurde, grillujesz w domu. Zamiast sobie wziąć i przygrillować obok i popatrzeć, jaką piękną masz chatę. No i bym miał dzieci! Miałem smrodzić sąsiadów, tak? Tak. Nadziewaj dzieci. Dobra, już trzeba posmarować, żeby był lepszy poślizg. No, dajesz. Nadal mamy te super szybkie animacje. Szałpał po prostu. Ale nie, dobra, idzie. Patrz. No, szybciej jednym, i wściekli. Jednym pędzelkiem wszystko zrobiłem. Wszędzie doszedłem pędzelkiem. Ja znam też takiego jednego, co jednym pędzelkiem wszystko robi. Ojej. Dobra, tam. Smaruj bigos! Wow, nawet patyczki smaruje swoim pędzelkiem. Jak się dzieje? I co tak każdy pędzel...
Tak, to, tak, każdy pręcz będziesz tak smarował, nie wierzę po prostu z tymi animacjami. Nie no, genialna gra. Przecież te pręty zdążą zardzewieć zanim ty je wysmarujesz. To może wróćmy jeszcze do tej drugiej wojny światowej. A nie, czekaj. Popatrz. Dobra, trzeba było dobra, tylko dwa. Dobra. Ale to nie jest, że w tym czasie ten olej na tym grillu to powinien się spalić 300 razy. Przypomnę o tym, że jest go strasznie dużo i obrzydliwie. Obij go, znadziewaj dzieci. Poszła nóżka. Patrz to, patrz co się dzieje. O, pysznie. Tak, tak, właśnie, to właśnie robimy z wami na Dzień Dziecka. Tak. O, każde dziecko pragnie, żeby było ugrillowane przez nas. I zniknęło, Scotty zarąbał znowu. No, ale widziałaś? Cała miska została jeszcze tych warzyw i dzieci, a tak. Tutaj było nadziane. Czym no to ja teraz? To jest tak, wiesz, na Jezusa się rozmnożyło, nie? To ja poproszę jeszcze wino. Dobrze, da się zorganizować. Ale takie ten, fresko, czy cin-cin z tego, z Biedry. Najlepiej. Dobra. Razem z tym wiwatem ci przyniosę. No. Wiesz, 8 czerwca mam urodziny, więc możesz mi tam rzucić coś, nie? A, nie, żebym ja coś sugerował. Dajesz, dajesz. Ty jesteś taka silna, to do Poznania dorzucisz. Dobrze. Ej, i co zaraz teraz? Sprawdzimy moją siłę. No i grillują się dzieci. A, patrz. Szalina, zrób grilla! No i co? Nie, ale to tempo jest po prostu zawrotne. Super jest, super jest. Narzekasz nie, na gameplay no w czwórce? Nie, taki widok za oknem, a ty to po prostu na grillu elektrycznym jeszcze smarujesz olejem, syf, normalnie ble. I wiesz, ten tłuszcz to wszystko, nie, na szafkach, na wszystkim osiądzie. Ale co tam, nie? Powinni zrobić taką burzę czy coś w tle, to by było trochę sensu, nie? Mhm. Albo na przykład jakieś tornado. Tak jak w Moskwie ostatnio była ta burza. Tornado to ja ci zaraz mogę tam zafundować, jak zjem tego szaszłyka, nie? No, ja wiem. O, będzie taka Katarina, że wiesz. O, patrz, gotowe. O, patrz, jak zasparklowały, to chyba były z tego, z Edwarda. I teraz jeszcze jedno. Edward zeżar dzieci i później na grilla. I co? I Scotty te portuje. Nie, bez kitu, że tą drugą porcję też będziesz musiał smarować z tymi animacjami. Co się nie, dzisiaj patrz, dzieje z tą grą? Zrobiły nie, się. Patrz, magicznie zrobiły się rozmnożyły. Jest. Znowu. Zub, magiczne są. A, no. I co? O, ciekawe, znika. O, zniknie. Patrz, o, z bazylią. Om, nom, nom, nom. Jak coś się zmieniło w grafice chyba. No właśnie miałam powiedzieć, że coś te szaszłyki trochę inaczej wyglądają. No i piękny wynik, na dwie gwiazdki, super, w ogóle się nie starasz. Ale a tak ty dzieci słabo upiekłeś. Nie mogę nawet kliknąć gotowe, nie? Nie! Się coś zepsuło. Także nie będzie ekranu końcowego, dwie gwiazdki jest bardzo dużo, wiesz? Ale pieczenie rzeczywiście nie poszło. Ja myślałam, że mi tak pięknie dzieci upieczesz na Dzień Dziecka, będzie om nom nom nom, a ty co? No super, to przez te cebule i tak dalej mi odjęło, ale same dzieci były dobrze upieczone, ja w to wierzę. Masz coś do cebuli? Nie, absolutnie nic, nawet szacunku. No, ja mam nadzieję. Kraj dobra. Chcesz zdradzić? Dobra, lecimy na gdanie główne, dobrze. Może one będzie lepiej działało. Okej, okay, więc jak na prawdziwą królową przystało, naszą królową YouTube'ów, zrobimy dzisiaj na główne danie kebaba. Specjalnie, kebaba specjalnie, kochanie, dla ciebie. O, wynalazłem, dziękuję. Szukałem w całym internecie, gdzie jest kebab. I zobacz, jaka kiełbaska tutaj na ciebie czeka. Gdzie jesteś? Ej, gdzie kebab do kiełbasy? Znaczy, kiełbasa do kebaba. Kebab do kiełbasy. Ale wiesz co, ja się pytam, jeżeli to jest kebab z dzieci, to co dokładnie odkroili tym dzieciom, żeby była kiełbaska? Nie wolno tak, nie. Jak to nie wolno? Rękę, a bo to są takie płody jeszcze, tak? Dlatego taka czerwoniutka. Tak. Dobrze. To jest ręka, może być ręka. Znowu cebula, om nom nom. Ale widzę, że znowu zaczynają się animacje, bo to wiecie, wymagające gry są, nie? Bardzo. Tnij rączkę!
Amputacja. Jak w średniowieczu, bo był złodziejem. Jezu, no tak. Ale wiesz co, tak na dobrą sprawę, słuchaj, u nas w Polsce, a to wiadomo, że się dzieje w Polsce po cebula, rodzimy się już z takim kilkumilionowym długiem, prawda? Więc rodzimy się z długiem, to widocznie musieliśmy coś ukraść, więc tutaj się wszystko zgadza, tak? Martwe płody mają ucinane rączki za bycie złodziejem, no bo się nie urodzą, bo zostały zabortowane, a ponieważ nie spłacą długu, no to są złodziejami, więc trzeba obciąć rączki jak w średniowieczu. Jest logika? Solved? Zgadzam się. Bigos się zgubił, tak się skupił na kurwie, że nie wie o czym mówię. Ale to udowadnia, że jesteś bardzo mądra. Tak. Ja uważam, że jesteś mądra. No ja jestem mądra. I śliczna jeszcze jestem. No, jak się boisz, to przytulasz misia i już się nie boisz. Tak, dokładnie tak jest. Dziwny Dobra. Ten bakłażan. Wyszło z niego 5 plasterków na krzyż, on taki duży. Tutaj są poślady dzieciów, dajesz. Poślady? No jak to wygląda? Jak takie ucięte poślady przecież. Tu na dole to jest jeszcze kawałek mięśnia, który idzie na nóżkę, a to jest mięsień pośladowy. Ja się nie znam, ja nie tnę na co dzień pośladów dzieci. Ale dobrze, że masz doświadczenie. No z czegoś kebaba trzeba robić, prawda? Mam nadzieję, że nigdy nie otworzysz swojej restauracji. No i czy gwiazdki? Ja myślę, że jakby Gesslerowa przyszła do mnie na kepsa z dziecka, to by po prostu tak wpieprzała, żeby musiała ją wytoczyć z tej restauracji. No to na pewno. Jak ona zaczyna zamawiać, to na pewno byś musiała ją wytoczyć. Może Henry by mnie dostała. Ostatnio się biedna przewróciła. O, nie widziałam. No. Dziękuję. No i jest na YouTubach. Co ona powiedziała? A, na YouTubach, ja myślałam, że odcinek jest. No gdzie? Wywaliła się na ryj, więc nigdy by tego nie pokazali. Nie mów tak brzydko! Ej, ale wiesz co? My się tutaj śmiejemy i tak dalej. Jak miód do tego? Do kebaba. Gdzie tam na pustyniach mają kwiaty, żeby pszczoły miały ulej, zbierały nektar, robiły mioda? Ślicznie, super, będzie słodziutko. Ale wracając do tej myśli, o tej Magdzie, wiesz co? Ona się wywaliła na tym, a ludzie ją zaczęli nagrywać, że się śmiali, nie? Na regnojki. Nie? O, albo tu była Marynetta. A wiesz, co powinna Magda zrobić? No? Wstać, otrzepać kolana, powiedzieć, tak chciałam i jak dobrze, że można prostemu pospólstwu zrobić taką drobnostką tyle przyjemności i tyle. Tak jak ty się wywaliłaś na tym, na bieżni, nie? Tak chciałam. Tak. Kalkulatorem. Tak. Co ty robisz? Ale patrz, jaką mam super miskę. No w ogóle to masz super prędkość i to wszystko wygląda jak latające spotki, ale co ty robisz? Ja nie wiem, co za kebab jest. Ja rozumiem, że jest robiony z dzieci, chociaż powinien być z kozy. Ale kurde... Zucchini wrzucasz. Aha, bo zucchini. To jest po angielsku wszystko. Zucchini. No widzisz, tutaj angielski. Ja zdałem angielski ten ustny na całe 40%, więc wiesz. Ważne, że zdałeś. No, zdane. O, ale widzę, że wracamy do poprzedniej prędkości. O, ale wracamy do nadziewania. Jaki dziwny ten kebab. Ja myślałam, że takiego donera zrobisz z płodami i one się tak będą kręcić i będziesz je marynował na bieżąco. No nie ma, bo Sara to kurwa i robi jakieś dziwne rzeczy. Jak ty mówisz? Spoko, pipkam na nagraniu. Dobrze. Musi się haje zgadzać, bo... Moje warzywa. Bo ja umiem w zarabianie i wiem, że YouTube ogranicza jak przeklinam, więc pipkuję. Dobrze, pipkuj. O! Co ty robisz? Patrz, jak nasz torc jest tam. Ale to takie szaszłyki ale znowu robimy. Ale bez poślizgu! Ała! Biedne dzieci będą cierpieć! Nie ma czasu na poślizg. Ja w ogóle nie chcę nic mówić, ale to jest kurde kolejny szaszłyk tak naprawdę. Kebab z kiełbasą w dodatku. Bigos, co ty mi gotujesz? No, tak jak chciałaś, dzieci. No ale miał być kebab z dzieci, a nie to. No. A. Cały jeden tylko zrobiłem. No bo się jak guzrzesz.
No i znowu elektryczny grill. Na Dunerze się kebab kręci! najlepszy kebab. Ja nie wiem, czy Sara wie, jak się kebaba powinno robić, ale no dobra. Ja robię to, co ona mi każe. Dobrze. Ach, jesteś uległy. No. Nie robimy psią twarzy Greya. Robicie psią twarzy Greya i jesteś uległą. Uległą. Uległą silną, jesteś. Silną i niezależną jestem. Chodzisz do niej na kolanach i wiesz, liżesz jej buty i śpiewasz Love me like you do, la la, love me like you do. Tak jest. Wydało się, Bigos, z boku jeden. Ja jestem zafascynowany twoim śpiewem, więc... Każdy jest zafascynowany moim śpiewem, jestem tak muzykalna i zdolna. I tu będzie bez audio tuna. No, niczym seks masterka, słuchaj. Ej, super. Co pokaz... ty pan narzygał? Co to jest? To jest... O, jeszcze pieluchy po dzieciach wrzucasz na ciekawym dodatkiem. No i super, i wszyscy się najedzą i to będzie najlepsza restauracja. No, i tak, no i najsuper, to... i wrzuciłeś bebiko i pieluchy z dzieci i szaszłyk, kurde, udający kebab. Ja tego nie jem. Jestem ciekawy, co to jest to żółte, ale... Zważywszy na to, że obok masz pieluchy, to co to może być to żółte? Nie chcę wiedzieć, naprawdę nie chcę wiedzieć. I poza przed tym chwilą było byłeś całkiem ciekawy. I przed chwilą było słychać, jak postawiłaś browara na nagraniu. Przepraszam. No, widzisz? No. I taki chams z ciebie, wiesz? Przepraszam, mam problemy i na trzeźwo tego nie zniesę, tak? Od 3 miesięcy nie mam mnie na YouTubach, bo się leczę, waga! A ty mi nie pozwalasz wypić piwa na nagranie! Depresja. Nie, no kocham cię. Ale ja zobacz, ale kocham. Specjalnie dla ciebie 5 gwiazdek. Ooo, jak aż tu, Teksasu. Aż tu zobacz, Sara rozpięła się. Bo się obżarła i się jej bebek nie mieści. No nie. Znasz resztę tych dzieci, będzie trawiła jak wąż. Jak wąż. Dobra, dawaj, robimy dobra. Lody. Idziemy na lody. Okej, okay, i nasz ostatni przystanek dzisiaj to lody wanilinowe. Mniam. Lubię krowy. Patrz, ona dalej ma bebek wywalony. Tak się naszarła, ale lody jeszcze opieprzy, nie? Znikanie przed lustrem, grube jestem! Ale pytaj jeszcze raz ten moment, jak mówisz, lubię lody. Lubię lody. Ej, ale to jest kolejny ten, bo tutaj nie ma polskich znaków. Patrz, ale nie, ej, mamy nu. Ika. Ka. Czepaczka. Akurat z czepaczką nie mieli problemów. Gałkownica Wikos. Specjalnie do ciebie, bo wiem, że lubisz lody. Om nom nom nom. La 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 vanilini no no nowe. La 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 lubię lizać, bo ma w sobie kupę krowy. No i skończyłam. Ja nie chciałem cię przerywać, bo będą mieli idealny materiał do tego, żeby zrobić młotko wizję kolejną, nie? Boję się. Okej, okay, dobra, o, medium. Ale zagotowałeś mleko. Bigo, zmieszaj, bo wykipi. Mieszaj, bo wykipi. I prawie dochodzimy do tego momentu, do takiego stopnia jak u ciebie w erotycznej kuchni. Mhm. Swoją drogą dawno nie było erotycznej kuchni. U ciebie dawno nic nie było. Chcę ci przypomnieć. Jakieś 3 miesiące. A i tak nic nie przebije 3-letniej przerwy w serii. No, oj tam. Ale ludzie czekali. Ty wiesz, że mi się sport coś zwalił na Originie i nie mogę go zainstalować i pewnie będę musiała wszystko od nowa. Bo nie wiem, czy mam save'y. Nie no, co ty robisz? Co to jest? Cukier. Okay. Dziwiłbym się, ale to wiesz, to jesteś ty, nie? U ciebie wszystko się tam... Nekromanta, mleko, cukier. Nie wiem, co teraz wrzuciłem. To chyba jajka. Jajka? Czepam jajka. Czepam jajka.
Pokaż, jak masz rękę wyćwiczoną singlu. Pokaż! No, ale ty, jesteś i gorące mleko do tych jajek. Przecież te jajka się zetną. Co to ma być? Nic się nie zetnie, super będzie. Ej, patrz, jaka czepaczka jest ta czysta. No. Po takiej robocie. Dobrze wylizana. Okej, okay. Medium, lecimy. A, i dalej czepiamy. Czemu dobra. Są... trzy gałki do jednego palnika, Bigos, co ty masz za kuchenkę? Taką dla ułomnych. Bełtaj. Czepaj, Bigos. Ale te animacje dzisiaj wygrywają, nie? Po prostu jesteśmy bardzo dokładni. No, jak Hannibal Lecter, tak? Co tu się dzieje dzisiaj? Nic ale się przynajmniej... nie dzieje, wszystko jest dobrze, Bigos, wszystko pod kontrolą. Bełtaj. Ale przynajmniej będzie dłuższy odcinek. Ludzie lubią długie odcinki. Więcej rozkoszy z nami i lody na koniec. No. Coś w tym stylu. Ale to Bigos, na koniec pokaż sobie i po prostu pobijemy seksmarsterkę, nie? Dobra. No, pięknie. Dobra, to czekamy, bo to jest taka gra symulator schnięcia farby. Nie wiem, czy wiesz. Serio? Jest. Ja chcę zagrać. Laski wanilii. Już są wydubane, popatrz. Ale to miało być wanilinowe, czyli to jest kupa krowy. No. No, smacznego, najlepsze. A to, co dodałeś, to jest to z tego bobra, co się tam bierze, spod jego ogona. Bobra, bursuka? Nie pamiętam. Coś tam z lasu. Łapią i wyciskają gruczoły i masz do lodu wanilio. Jezus. Matko. Naprawdę. Sama natura i maszynka do lodów. Ale czekaj, bo do lodówki... Pokręć mi loda, Bigosie. Pokręcę ci. Pokręć mi loda. Dobra. Lejemy. A jaka specjalna fajna maszynka. Nie muszę sam robić. Rób. Ale przynajmniej tutaj animacja jest spłytna. Coraz szybciej. Można się wiele nauczyć od tej maszynki. Mój lód rośnie. A bo tu każe już wyłączyć, ale ja bym jeszcze chwilę popatrzył. Ja też jeszcze bym trochę popatrzyła, jak to się działa tam. Może się nauczę nowych sztuczek. Jedna maszynka, ile radości. Ej, tak macie kupimy, zrobimy ci zrzutkę. Poczekaj, co ja zrobię z tą maszynką, jak ty nagrywanie wyłączysz. Chyba zrobimy zrzutkę i ci kupimy taką maszynkę na urodziny. Ja chcę maszynkę do loda. Bo kurczę, młotka, sama sobie nie radzisz. Trzeba ci maszynką wszystko pomóc. Wszystko trzeba mi kupić, no. O! Wlej mi, Bigos! Wlej mi! Nie mogli zrobić takiego osobnego pojemnika, tylko muszę całą maszynkę przychylać. No, pomyślał. No dobra, wylało się i co? Do zamrażarki? I do zamrażarki. A, patrz, muszę otworzyć. Taka wielka lodówka i tam, wiesz, taka zamrażarka w ogóle. Zamraj przez godziny! Zamraj! Ale to napisane wait, nie? Wait, tak. Wait się czyta. Wait, przepraszam. Wait. W sumie mój angielski jest na 40%, na poziomie ale 40%. Ale w międzyczasie skoczyłeś do sklepu, bo tam jakieś płatki się pojawiły w środku. Nie mogłeś tego wyciągnąć razem z tymi lodami, nie? Tylko musiałeś za każdym razem sobie lodówkę zamknąć. Tak, czekaj. Jeszcze raz. I teraz syrop wyciągnijmy. Czekaj, bo jeszcze wziernik musisz wyciągnąć. A gdzie jest wziernik? Tu jest, patrz. Tu jest wziernik. Wziernik. Gakownica. Wziernik to jest. Wziernik. Żark, slang, Bigos, slang. Patrz, nom. Slang mielcowa, wziernik. Tylko kobiety zrozumią w takim razie. Nie. Dobrze. Nie. Dobra. Lej tym syropem. Dalej animacja, szybciej. Czoklet syrop. Też zrobiony z tej, z krowy. Ale patrz, jak równo nalewasz, w ogóle się nie rozlewasz. Czego jest ten syrop zrobiony? Oprócz tego, że to się tak... Patrz, leje paski równiusieńko, jesteś nazi. Nie no, ładnie. I już taki zagęstniony się robi. O! O, co się
ruszyło! W końcu! Po pół godziny! Yes! Mamy szybkie animacje! Poszło! Jest! Ty patrz jak trzyma te lody! Twoje balody? Czekaj, ten kart się rusza, ja nie wierzę, Migo, co my robimy z naszym życiem? Twoje balody... balody! Balody! Twoje balody wanilinowe są gotowe, ostrowe. Jest gotowe. Nie mógł, chciałem powiedzieć walory, bo zobaczyłem na Sarę i pisze walody. Problem polega na tym, że Sara nie ma żadnych walorów. No jakieś tam Minecraft gałki jest. Lodów są większe od jej walorów, kurde. Rzeczywiście. Jezu, jaka końcówka odcinka genialna. No, to co? Idziemy na lody? Tak. Idziemy na lody. Dobrze. Na dzień dziecka. Trzeba coś ładnego powiedzieć ludziom na koniec. Ja właśnie wam życzę w dzień dziecka milion presentów, milion hajsów i wycieczki na lody, jakie tylko lody zechcecie. Nie muszą być wanilinowe z krowy, mogą być też lody od waszych dziewczyn, jeśli jesteście wystarczająco dorośli. Jezu. Byleby nie były to lody od rodziców, bo się robi niezręcznie. Tak. I pamiętajcie, żeby zawsze, nawet do swojej 90, pielęgnować swoje wewnętrzne dziecko, bo zestarzeć to się wszyscy zestarzejemy i jeszcze zdążymy się zestarzeć, a od dzieciństwa nie wrócimy już nigdy. Także pamiętajcie, bądźcie przygłupem jak najdłużej i bądźcie szczęśliwi w swoich życiach i dużo hajsów i prezentów na dzień dziecka wam życzę. A jeżeli będziecie wystarczająco długo dzieckiem, to skończcie na grillu albo na stosie. Skończyłam już. Teraz Bigos. Bardzo ładne życzenie, ja się doczepiam. Jak zawsze. No, to ja również, tak jak ten, tak jak jestem niczym, ta wiesz, ta koleżanka, co ty zawsze wypowiesz jej półgodzinne życzenie, a ona ci powie nawzajem. Tak. Także ja wam życzę tego wszystkiego, co Łotka wam życzy. A wycieczki, takie jak nam robiła wycieczki, nasza kochana wychowawczyni. Mieliśmy w gimnazjum taką wychowawczynię, taką... ile ona mogła mieć? 30? Blondie. I nam zawsze robiła wycieczki do galerii handlowej. No i super, i super. Na zakupy. No, także ja wam życzę takich super wycieczek. Nie umrzyjcie za szybko, bo ktoś musi oglądać rzut okiem na i nasze wszystkie serie. Mhm, i teraz wszyscy w komentarzach piszą nawzajem. Nawzajem, tak? Nawzajem. Dobra, to my zrobiliśmy dzisiaj piękne szaszłyki, kebaby i lody wanilinowe. My idziemy z Młotką wpierdzielać. A wy się trzymajcie i zapraszam was na wszystkie moje inne serie. Zapraszam was na kanał Młotki, bo tam się dużo dzieje. No, non stop. Non stop. 24 na dobę jest cały czas live. Z jakichś gier. Dobra, bo przedłużamy. Także ze mną była Młotka. Mój odcinek rośnie. No oczywiście, nie idzie normalnie zakończyć, tak jak w tym odcinku z Vega. Także trzymajcie się i do następnego. Pa, pa! Pa!